Chcielibyśmy zaprezentować Państwu pracę dwojga znakomitych artystów malarzy, Maryli Violetty Kwiatkowskiej i Wojciecha Macherzyńskiego. Na początek malarstwo Wojciecha Macherzyńskiego, który wystawiał swe prace w ubiegłym roku w Hamilton. Wojciech Macherzyński jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Różnorodność i oryginalność poszukiwań twórczych zyskała mu uznanie na wielu konkursach i wystawach na całym świecie. Macherzyński jest laureatem m.in. Międzynarodowego Konkursu w Nowym Jorku, Nagrody Krytyków na pierwszym Biennale Grafiki w holenderskim Maastricht oraz kilku konkursów i wystaw w Kanadzie, gdzie obecnie zamieszkuje. Dodajmy jeszcze, że był on stypendystą Polskiego Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także rządu norweskiego. Prezentowana w Hamilton wystawa pod tytułem High Seas przedstawiała zmagania znajdujących się na pełnym morzu żaglowców zdanych na łaskę żywiołu. Wojciech Macherzyński podejmuje się tu ilustracji głębi jednej z myśli Artura Schopenhauera, stanowiącej motto wystawy. Jak pełen ufności żeglarz siedzący w małej, kruchej łodzi, podczas sztormowej huśtawki, rzucającej go we wszystkich kierunkach, tak człowiek pośród świata pełnego cierpienia i niedoli zachowuje spokój, podtrzymywany wiarą w wyjątkowość swego bytu, poznając zjawiska określane jako fenomen. Malarstwo Macherzyńskiego precyzyjnie opisuje w swoim eseju na temat tej serii obrazów historyk sztuki Dominik Hej. Dla Macherzyńskiego łodzie i żaglowce stają się wizualną, malarską metaforą i reprezentują jego wybrany środek nawigacji poprzez życie. Płótno jest jego żaglem, krosnomalarskie kadłubem, a kolor i farba sama w sobie oceanem. Wszystkie jego życiowe doświadczenia podczas ziemskiej wędrówki przybierają rzeczywistą formę wizualnej manifestacji. Dla niego malarstwo jest nośnikiem i podstawą jego indywidualności. Nie ma w nim określonego celu podróży, nie widać tam dalekich brzegów czy też linii horyzontu, natomiast obecne są nieustające zmagania do osiągnięcia niewidzialnego. Jego narzędzia nawigacyjne potrzebne do odkrywania ukrytych i nieosiągalnych przeznaczeń nie są materialnymi przedmiotami jak astrolabium i nie czerpią z wiedzy o gwiazdach, ale pochodzą z wewnętrznej duchowej siły napędzanej odwiecznym konfliktem między boskim zamierzeniem a ludzkimi ułomnościami. Dla niego śmierć jest tylko końcem fizycznej obecności, a nie ostatecznym celem jego podróży. Jego statki będą płynąć dalej, pokonując wszystkie przeciwności, aby dotrzeć do tego, co nieodkryte i nieznane. Pani Maryla Violetta Kwiatkowska maluje od 1992 roku. Wystawiając swe prace od 15 lat, pani Maryla ma w dorobku ponad 20 dużych wystaw, w tym udział w 4 ekspozycjach zbiorowych. Jest bardzo twórcza i wszechstronna. Maluje pastelami, farbami wodnymi, akrylem i olejem. Jest członkiem zespołu pracy twórczej Plastyków w Koszalinie oraz Art Council w Toronto i w Mississadze. Malarstwo pani Maryli jest nowym wzorem do odbioru. Jest wizjonerskie, wypływa z bogactwa duszy, która tworzy, wzbudza pragnienia i inspiruje, koi serca i duszę. Jednocześnie intryguje, pobudza zmysły do odbioru i akceptowania tego, co nowe i nieznane. A po akceptacji przemawia do nas światłem barw i kolorów, przekazów i symboli. I nasyca nas pozytywną energią do inspiracji i tworzenia nowych obrazów przyszłości. A oto wiersz autorstwa pani Maryli Kwiatkowskiej pod tytułem Obrazy. Światło wpada w nas i rozjaśnia kolorem tęczy. Tunele odsłonięte szarością. To obraz wnika w duszę i wypełnia pustkę, by tworzyć radość dnia codziennego. A kiedy znudzony odchodzisz, dostrzegasz nowe wzory i nowe odczucia, bo rośnie z nami ogrom spełnionych serc. To obrazy w nas wnikają i tak przemawiają.